Grzeczny. Panie, panowie, już zbliża się tutaj do sceny pochód, więc myślę, że już niebawem rozpoczniemy czwarty plener archeologiczny w Wicinie, w Parku Kulturowym Grodzisko w Wicinie. Także co? Już za chwilę. Najlepsze przed nami. Plenerze archeologicznym w Wicinie. A żeby otworzyć tą imprezę oficjalnie, w tym momencie chcę przekazać głos pani Alinie Jaszewskiej. Jest to prezes zarządu Fundacji Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie. Dzień dobry państwu. Serdecznie państwa witam na czwartym plenerze archeologicznym w Wicinie. I zanim opowiem szerzej o tej imprezie, poproszę sygnalistów myśliwskich z Nadleśnictwa Krzystkowice o odegranie sygnałów. Dzień
Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, jest to już czwarty plener archeologiczny w Wicinie, jednak ten odbywa się po raz pierwszy na terenie Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie, który został utworzony w 2013 roku przez Radę Miejską Jasienia. Gmina Jasień jest właścicielem tegoż terenu, jednak w jej imieniu parkiem zarządza Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie. I organizatorami dzisiejszego pleneru jest właśnie Fundacja, Stowarzyszenie Wicina.pl, Gmina Jasień, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, Nadleśnictwo Krzystkowice, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i Fundacja Archeologiczna w Zielonej Górze. Jak Państwo widzicie, organizatorów jest wielu. Wsparcia finansowego tegorocznemu plenerowi udzielił przede wszystkim Urząd Miejski w Jasieniu i dla Fundacji, i dla Stowarzyszenia, za co serdecznie dziękujemy. Zarząd Województwa Lubuskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Tutaj w tym momencie chciałabym serdecznie podziękować pani marszałek Elżbiecie Annie Polak za udzielone nam wsparcie. Proszę Państwa, mamy również sponsorów. Ja wymienię tylko kilku. Jest wielu, wielu innych, którzy nie chcieli się ujawniać, ale no i nie tylko brali udział, organizowali, pomagali nam, za co oczywiście wszystkim im bardzo dziękujemy. Natomiast sponsorami też dzisiejszego pleneru jest pani Jolanta Apanowicz, Piekarnia Wiejska z Górzyna, pani Danuta Pogorzelska, Cukiernia z Lubska i państwo Anita i Maciej Czarczyńscy. I wszystkim jeszcze oczywiście anonimowym darczyńcom również serdecznie dziękujemy. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Bardzo serdecznie chcemy podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego w Jasieniu za wszelką pomoc, ale w tym za usunięcie niestety śmieci, które nagminnie są przywożone na teren parku, pomimo tego, że jeżeli Państwo oglądacie tablicę przy wejściu do parku, to tam jest wyraźnie napisane, że podlega ochronie prawnej i wszelkiego tego typu działania są karane. Chciałam to szczególnie podkreślić, ponieważ nie wątpię, że nie są to śmieci, które są zwożone z terenu województwa, ale są zwożone na pewno z najbliższej okolicy. I jednocześnie apelować, że tutaj na terenie parku wszystko, co się dzieje, w większości są to działania społeczne. I potem my jakby musimy się tym wszystkim zajmować. Także serdeczny apel do wszystkich, którzy jednak powinni skorzystać ze śmietników, ponieważ Urząd Miasta w Jasieniu zapewnia przecież segregowanie wszystkiego, odbiór śmieci, żeby jednak nie wozili na teren, a zwłaszcza Grodziska, bo i takie sytuacje mieliśmy miejsce. Pracownicy pomogli nam oczywiście tutaj organizacyjnie, ale również przygotowali nam tę drogę dojazdową, która w tej chwili powoduje, że możemy się na niej mijać dwoma samochodami. Proszę Państwa, serdeczne podziękowania dla Nadleśnictwa Krzystkowice. Ja przypomnę, że w zeszłym roku tu na terenie parku
Dzięki nadleśnictwu została posadzona aleja pamiątkowa 100 lip na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku oczywiście nadleśnictwo i straż pożarna dbały o to, podlewały te drzewa. Część niestety z powodu suszy, która w tym roku nas dotknęła, trochę uschły, ale już odbijają ponownie. Nadleśnictwo przygotowało również tabliczki przy każdym drzewie, aby każda osoba, która je posadziła, a są wymienione te osoby na tablicach przy wejściu na aleję, mogła sobie zidentyfikować swoje drzewo. Przypominam tylko, że te nazwiska, które są tam umieszczone, oczywiście wszyscy podpisywali, że się zgadzają na to, aby one były. To jest w związku z obowiązującym RODO. Nadleśnictwo oczywiście nam również wykosiło w tym roku teren pomiędzy alejami. One jeszcze są ogrodzone, jeszcze są zbyt młode te lipy. Serdecznie dziękujemy Straży Pożarnej Zabłocia za to, że dzisiaj z nami jest, że nam pomaga i dzięki temu i odbył się korowód, w którym mieliście część z Państwa szansę uczestniczyć. Być może komuś jeszcze nie podziękowałam, jeśli nie, no to przepraszam w takim razie bardzo. Natomiast zapraszam Państwa do udziału w plenerze. Ja postaram się jeszcze od czasu do czasu przypomnieć o grodzisku, o parku, czym on jest, ale na chwilę obecną dziękuję. Szanowni Państwo, ja bym chciał teraz zaprosić tutaj na tą scenę pana Andrzeja Kamyszka, burmistrza miasta Jasień. Witam Państwa serdecznie. Szanowni goście, szanowni zebrani. Czwarty plener archeologiczny, w którym uczestniczymy. Mam nadzieję, że nie będzie ostatni. W związku z tym, że podjęliśmy decyzję o tym, żebyśmy mogli rozwijać walory turystyczne naszej gminy, pokazać to, co mamy najpiękniejsze i chcielibyśmy, aby gmina Jasień była postrzegana jako gmina turystyczna. Mamy naprawdę piękne rzeczy do pokazania, a najpiękniejszą perełką to jest właśnie grodzisko w Wicinie. I mam nadzieję, że kontrakt terytorialny, w którym uczestniczymy, marzenie na 18 milionów, kiedyś stanie się rzeczywistością i tu, na tym terenie, powstanie naprawdę replika pięknego grodziska. Tego życzę i Państwu, i Radzie Miejskiej, i Fundacji, abyśmy szli małymi krokami, ale do przodu w budowaniu tego najpiękniejszego miejsca, bo przecież to są najstarsze wykopaliska w Polsce i mogą być wizytówką województwa lubuskiego. Życzę Państwu miłej zabawy. Moi drodzy, skoro już mówimy o zabawie, no to pora przejść do pierwszej atrakcji dzisiejszego popołudnia. A będzie to występ dzieci ze szkoły podstawowej w Wicinie, które wykonają taniec krakowiaczek. Gdzie te dzieciaczki będą? Gdzie ich zobaczycie? Tam na samym środku placu, o, tak ładnie kolorowo ubrani są. Także oni już czekają, oni już są gotowi. Może jeszcze sekundka na małą logistykę, żebyście lepiej mogli zobaczyć ich występ. I w ten sposób rozpoczniemy część artystyczną. Thank you.
Moi drodzy, wielkie, wielkie brawa. Dzieciaki ze szkoły podstawowej. Moi drodzy, wielkie, wielkie brawa. Dzieci ze szkoły podstawowej w Wicinie w drugim swoim utworze. A już teraz chciałbym, żebyście skupili. O, totus flore, o, iam amore virginali, totus arde, o, novus novus amores quopere, o, novus novus amores quopere, o. Negatio, ho, totus flore, ho, iam amore virginali, totus arde, ho, novus, novus amores copere, ho, novus, novus amores copere, ho. Animo vernali lastivi es, ho, ho, totus flore, ho, iam amore virginali, totus arde, ho, novus, novus amores copere, ho, novus, novus amores copere, ho. Veni pulchra, iam fere, ho, ho, totus flore, ho, iam amore virginali, totus arde, ho, novus, novus amores copere, ho, novus, novus amores copere, ho, novus, novus amores copere, ho.
znowu samo lesko pereo. Ten utwór jeszcze dzisiaj usłyszycie Państwo w różnych wersjach, ale spróbujemy najpierw sami. Interberna. In taverna ubinum us et vicerna, hoc est opus usceratur, sicit logar audiatur. Quidam ludum, quidam vivum, quidam indiscrete vivum, sed in ludo fimorantur, vestis quidam delurantur, quidam ibi vestiuntur, quidam saxis vintuntur, nullus timet mortem, sed probatio vitum sordem. Primo pronum matavi, sedativus liberti, semel vivunt pro captivis, postec vivunt ter provis, quater pro Christianis cunti, vinciet pro fidelibus defuntis, sexiet pro soraibus vani, septiet pro midibus filibani. Vivit veloz, vivit figer, vivit albus, vivit niger, vivit constans, vivit vagus, vivit rudis, vivit magus! Vivit pauper et egrotus, vivit exul et ignotus. Vivit puer, vivit
bibit canus, bibit presum et decanus. Bibit soror, bibit frater, bibit anus, bibit mater. Bibit pista, bibit ille, bibit centum, bibit mille.
Myśli siedzi w burach karczmy, myśli troską nie obarczmy, bo tu z inną myślą spieszym i z zabawą się ucieszym. Cóż to przy nim grobie naszym, kiedy pieniądz jest pod czaszem, zaraz tego zdamy sprawy. Niechaj słucha, to czekamy! Przeniesiemy się do Hiszpanii, zagramy utwór pod tytułem Afrysz mi Galanika. Oh,
czyny radosne, ofiarne. Słona ziemi, słońca płód. Przeniesiemy się tutaj, nad Wisłą i zagram utwór pod tytułem Ej, już czas, czyli pieśń weselną z regionu Suwalszczyzny. Kochana stoi zapłakana, że się jej nie wiewa, poduszki bierze na wszędzie.
usta. Tam koniki piją, gdzie ładne dziewuchy, tam się chłopcy biją. Gęsi za wodą, kaczki za wodą, uszykaj dziewczyno, kocie pod wodą. Ja ci buzi dam, ty mi buzi dasz. Ja ci nie wydam, ty mi nie wydasz. Osładzała drogi mojej kres i nieznane dobre rady dawała. Żarty skroty skryła w sercu gdzieś i nieznane dobre rady dawała. Żarty skroty skryła w sercu gdzieś. Olipeńko, czemuś mnie świat wydała. Niedaleko pachnie wciąż twój kwiat. Będziesz tęsknić, będziesz mnie wyglądała. Na tej dróżce, skąd mnie zabrał świat. Będziesz tęsknić, będziesz mnie wyglądała. Na tej dróżce, skąd mnie zabrał świat. Za lasami moja chatka została. Coraz dalej dom. Jeszcze oknem w moją stronę spojrzała, kiedy odchodziłam drogą tą. Jeszcze oknem w moją stronę spojrzała, kiedy odchodziłam drogą. Yeah.
Dla mnie? Lecz kominarz musi być, bez kominarza wcale nie dałoby się żyć. Zima to jest praca, naprawdę mówię wam, tylko mi się zatyka, przybywa pewnie ja, bo kominiarski zawód ja mam. I na czyszczeniu kominu się stać, swoją miotłą ja ruszam w tym liczu. I złotóweczki ja biorę za swój trud. Swoją miotłą ja ruszam w tym liczu. I złotóweczki ja biorę za swój trud. Kominek zatkał się, nie poprosiła męża, lecz poprosiła mnie. Szanowne drogie panie, niech komin zatka się. Wołajcie kominiarza, wołajcie właśnie mnie, bo kominiarski zawód ja mam. I na czyszczeniu kominu się znam. Swoją miotłą ja ruszam w tym liczu. I złotóweczki ja biorę na swój trud. Swoją miotłą ja ruszam w tym liczu. I złotóweczki ja biorę na swój trud. Kominy ci znikają, kominiarze też. A jeśli go nie spotkasz, to szczęście twoje jest. Szanowne drogie panie, tylko mi zatka się. Wołajcie kominiarza, wołajcie właśnie piekło. Kominiarski zawód ja mam. I na czyszczeniu kominu się znam. Swoją miotłą ja ruszam w tym liczu. I złotóweczki ja biorę za swój trud. Swoją miotłą ja ruszam w tym liczu. I złotóweczki ja biorę za swój trud. Proszę Państwa, nie będę tym razem mówiła o parku, natomiast jednak pogoda nam się poprawia, w związku z tym jest szansa na to, że o 20.30 dzieci przedstawią swój spektakl Na jeźdźcy przyszli jesienią wraz z Teatrem Ognia w wykonaniu Zrawia Art Strzar i jest w związku z tym ogromna prośba, ponieważ pirotechnicy już przyjechali, muszą zamontować wszystkie swoje urządzenia. Tam z tyłu za imitacją bramy wjazdowej do grodu jest bardzo wielka prośba o przesunięcie samochodów, które stoją po lewej stronie, z tyłu po lewej stronie. Także kto z Państwa jest właścicielami tych samochodów, prosimy o ich przestawienie, ponieważ w tej chwili będą nam przeszkadzały w ułożeniu do spektaklu. Dziękuję bardzo. I spogląda na słoneczko, czy wysoko jeszcze? Nie wysoko, ani nisko, chwała Panu Bogu. Wzięła sobie poduszeczkę, poszła do ogrodu. Wzięła sobie poduszeczkę, poszła do ogrodu, wzięła sobie poduszeczkę, trzy wianki uwiła, jeden sobie, drugi jemu, trzeci powiesiła, jeden sobie, drugi jemu, trzeci powiesiła, powiesiła, powiesiła. W sieni nad drzwiami, kiedy spojrzy jedna matka, zaleje się łzami, kiedy